cię znejść. Wielu chciałoby ci obić twarz. Skurwysynie! Ja składa się, że padło na mnie. Teraz ujrzysz własny strach. Ujrzysz własny strach. Hej, witam was moi drodzy, to jest gra The Curious Forest. Dawno już nie było horrorków piątkowy wieczorek, ponieważ mi się to zgodziło przy Outlastie. Outlast mnie rozwalił, po prostu tak nudnej gry jak Outlast jeszcze nie widziałem. Wiem, że ma wielu zwolenników, ja nie uważam, że ona jest zła, ale dla mnie osobiście była po prostu nudna. I mi się nie chciało tego robić. Seria nie wraca na stałe. Jest to tylko taki, myślę, jeden pojedynczy odcinek. Możliwe, że co jakiś czas będę właśnie wrzucał takie przerywniki i nie zmieni się tylko to właściwie, że będą w piątek wrzucane, jeśli już. I to wszystko. Tutaj ten moment muszę właśnie przesiedzieć, ponieważ to jest taka głupia na początku ścianka z tekstem, jakby ktoś był opóźniony i czytał tak długo taki tekst. O, już w końcu zniknął po 59 sekundach. O, puszka, super. Grę The Cursed Forest widziałem wcześniej tylko raz na YouTubie. Nie grałem w nią wcześniej i powiem szczerze, że nie zagłębiałem się w gameplay do końca. Słyszałem, że jest fajna, widziałem z tego, co tam właśnie w tym jednym odcinku, to też, że jest dość fajna, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu na razie mi się podoba, bo jest taki klimat Alana Wake'owo-kolatowski. Kolat, fajna gra. Może z Kolata zrobię serię, bo w sumie mnie kusi od długiego czasu. Bo Alana Wake'a już była. Kurczę, chciałbym Alana Wake'a przejść jeszcze raz, tylko wiem, że jak to zacznę grać, to stwierdzę, że to jest nudne, ponieważ tam sekwencje, jeśli chodzi o strzelanie, były podobne jak w Dead Space'ie. Gdzie ja pójdę? W lewo? W prawo? W prawo, bo tam jest światło. W Alanie Wake'u właśnie był minus to, że tam było tak dużo tej walki. Gdyby wycięli tak więcej momentów. O, tutaj coś było. Co to było? Nie wiem, wydawało mi się, że ta grafika się zrobiła czarno-biała. Tak czy inaczej. Jeśli właśnie widzieli te momenty parę ze strzelaniem, to byłoby na pewno wiele ciekawiej i szybciej. Wow. Domek, wchodzimy? Musimy. Nie chcę się tego czytać, jeśli ktoś chce, to nie czyta. Dziękuję, podejrzewam. O, rybka. Bitwa o karpie. O, widzę, że była dobra zabawa. Jakieś płyny pociekły. Czegoż trzylosz tutaj? Jak ci my do światła? Generator, spoko. Nie mam nóg. O nie, nie mam nóg. To strasznie. Nie no, spoko. Gdzie teraz powinienem iść? Wydaje mi się, że powinienem iść na jakieś jezioro, tylko nie pamiętam, gdzie ono właśnie było. Gdzie ono jest. Chyba tu. Tak, tutaj jest jezioro. Tutaj jest Kibo. Ktoś tam bluka. Kibo przy morskim oku, jak się wchodzi. Właściwie widziałem taki obrazek gdzieś tam w internetach już jakiś czas temu, jak uczyć Amerykaninów i ogólnie osób mówiących po angielsku języka polskiego. O, żabka była symbolem chyba szatana, z tego co pamiętam. Nie bójmy się tak. Tam coś jest, tam jest potwór, widzicie? Jak się tak stoi, to tego nie widać. Ale jak się porusza... Kurde, zniknął. To jest słabe, czy go gdzieś tutaj nie widać? Tak, teraz się już trochę cykam. Nie no, nie ma się czego cykać. Skaczemy do wody. Blup. Aha, wracamy, tutaj się mówimy o tym obrazku. To jest, moi drodzy, miednica. Należy do szkieletu oczywiście ludzkiego, do części ciała dolnej.
buduję. O, tutaj był potwór, widziałem. Ha, dobra, tak skręciłem. Tam był potwór, widziałem go. No trudno. Cały ja nie gadałem. Aha, że tam należy do szkieletu, oczywiście ludzkiego. Buduję dolną obręcz kończyny. Wagiłem mam kończyny dolne i górne. Górne to są oczywiście ręce, popularnie mówiąc, a dolne nogi. I to właśnie się łączy w ten sposób z kręgosłupem. Za pomocą wzrostu powierzchni, to się jakoś nazywało konkretnie, nie pamiętam teraz dokładnie jak. Tutaj coś czasem tutaj mi tak dziwnie nie mrygnęło. Nie. Co to miało mówić? Aha, się tam łączy z kością, z odcinkiem guzicznym chyba, z tego co powiem. Nie guzicznym, krzyżowym. Guzicznym albo krzyżowym. Aha, beczka spadła, spoko. Guziczny tworzą 3 albo 4 zrośnięte razem kręgi i one tworzą razem kość guziczną. Taka ciekawostka. Anatomia, lekcja. O, a tutaj mamy kończynę prawą, górną, wolną. Mamy kość ramienną oraz kości przedramienia. Do kości przedramienia wchodzi kość promieniowa oraz kość łokciowa. Mamy oczywiście dłoń. Dłoń jest... Coś tu będzie? Nie. O, tam jest. Teraz widzicie go? Tam są właśnie te oczy. Świecące. Ale tak mi gówno zrobił. No i zniknął. Co to mnie mówi? Aha, że dłoń. No to oczywiście są policzki, śródręcze oraz nadgarstek. Tak ogólnie mówiąc. Tam dokładnie jest to inaczej troszkę, ale... To nie jest nikomu potrzebny, jeśli ktoś się tym nie będzie zajmował, tak. Jest od cholery stawu. To przynajmniej tyle mogę powiedzieć. Są dwa szeregi kości nadgarstka, taka ciekawostka. I jest taki wierszyk, przynajmniej mi tak pani nauczycielka go powiedziała. Łódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci. O, biegniesz tutaj. W każdym kącie i kąciku wisi główka na haczyku. Taki sobie fajny. I to właśnie można zapamiętać i trochę się tam cykam patrzeć. I właśnie tak można zapamiętać. Ja mam teraz bardzo cicho dźwięk. Jeśli coś tam teraz buczy, to możliwe, że tego nie słyszę, bo jak gadam, to się nie skupię na tym, żeby słuchać. To tak jak mówiłem, aha, i to są właśnie w szeregu bliższym. Szereg bliższy to jest ten, który jest bliższy kości przed ramieniem. Co? Dwa razy prawa, czy to jest jaka? Mogę kucnąć, żeby to zobaczyć? No wychodzi, czekajcie. No wychodzi dwa razy prawa. Trudno. W szeregu bliższym jest właśnie ta wódeczkowata. Tu tam jest, o, znowu. Łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta oraz grochowata, a w dalszym jest kość, są kości czworo w każdym kącie i kąciku czworokątna większa, mniejsza oraz haczykowata i główkowata. No, to mieliśmy ciekawą lekcję już. Teraz muszę jakieś pierdoły opowiadać o grze. Jak znajdziemy jakąś inną kość, to już się troszkę też wykażą. Dum dum taridum dum 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 taridum dum dum dum. No i spoko, idziemy. No i co tutaj, panie? Cimno, zimno, do domu daleko. Tam byłem chyba, tak, tam byłem. Tędy czy tędy? A tędy sobie pójdę. Przeczucie mi mówiło, żeby iść w lewo, więc pójdę w prawo, bo zawsze jak nie wierzę, gdzieś otworzyła się ścieżka. Trochę się wystraszyłem teraz tak minimalnie swojego cienia. Może tutaj się otworzyła gdzieś ścieżka, zobaczymy.
Ja coś bradziłem przed zanim wybaczyliśmy. Aha, że jak nie ufam swojemu przeczuciu, to się dzieją złe rzeczy. Więc miałem nadzieję, że coś mi tutaj tak troszkę czepnie. Skoro to się przyszli? Czy z góry? Moment. Tak, przyszliśmy stąd, to pójdę tu. Teraz już powinien być bardziej hardcore. Feel most hardcore. Chyba była taka piosenka skutera, z tego co pamiętam. Prawo, lewo, prawo. Zawsze prawica. Tylko Corgi. Super, tak. Aha, czyli tam nie mogę pójść. Czyli muszę wybrać tą drugą. No spoko, bywa. I tak tutaj, prawo czy lewo? Lewo. Muszę powiedzieć, że jest już dość późna godzina. O nie, znikający krzak. Co to było? Co to się stanęło? Podstawowa zada w horrorach. Nie obraca się po kuba. Dobrze, to było troszkę mocne. Coś takie mocne, no tak sobie. Pierwsza zada w horrorach nie odwraca się do tyłu, bo zawsze jak się odwróci... Zobaczyli, przyjście przed chwilą to. Jak się odwrócicie do tyłu, to opcja A. Coś tam zobaczycie. Coś tam zobaczycie. Opcja B. Nic tam nie zobaczycie, ale jak się odwrócicie z powrotem, ktoś was wystraszy. Ogień. Mam sobie ten ogień. Czy mi się... Nie, to nie jest ta chatka, co była na początku. O kurwa, coś mnie czepnęło. I to właśnie było na początku, ten ekran czarno-biały. Kurde, szkoda, że nie ma jakichś takich save pointów. Pewnie są, ale one się nie wyświetlają. Powiem szczerze, że z mojej chęci na chęci ten odcinek teraz zakończył, ale jest to 11 minut i nic się właściwie nie stało jeszcze, to nie mogę tego zrobić. Może inaczej, ja wiem co będzie, jeśli wejdę do tego domku. Pamiętam to. To jest przejebane. Dlatego najpierw popędzę pokój, żeby nabić trochę czasu. Nie chcę tego, nie lubię takich gier. Kiedyś myślałem, że lubię horrory, ale teraz jak się zorientowałem, to chyba jednak nie. Trudno, JP na 100%. Uuu, wchodzę. Pick up the stone. Nie powinienem go podnosić, mam wrażenie. Fuck, no. Ja nie mogę, ja nie chcę czegoś takiego robić. Ja nienawidzę mieć tylko jedną opcję. Zawsze staram się mieć... O, przesmy skrzypią, jak to słyszeliście. Zawsze staram się mieć chociaż parę opcji do zrobienia, tak, a jak tutaj się to podniosę, to coś złego się stanie. Podniosę i zamknę oczy, żeby wyjść z tego budynku. O kurwa, wiedziałem, że to będzie. I spierdalam. Mam zamknięte oczy, Udało się wyjść, spoko. Goni mnie? Nie. Uciekaj. Biegnij. O nie, tam jest kibel, on wyjdzie z tego kibla, pamiętam to. To było fajny moment z kaftana. Tewalut TV, jeśli ktoś was nie ogląda. Udało mi się, wyszedłem z tego domu. Fuck. Powinienem chyba stąd sobie pójść. Z jednej strony będę pójść w tamtą stronę. Chyba tak zrobię. Tam jest przynajmniej oświetlone. Do tego nawet nie podchodzę, bo to jest kibel zła. Fajny tytuł na odcinek. Kibel zła. I dalej przypomniałem sobie, że nie dokończyłem tego, co gadałem na początku o tych Amerykaninach uczących się. Kibel, właśnie tu zapisali to jako key, czyli klucz tam K-E-Y i bell. I takie właśnie wyszło połączenie kibel. Tam jeszcze były jakieś inne słowa do tego, do połączenia i tego typu pierdolu. Kurde, tu jest... O, coś nie tak. Chyba, że... Nie wiem, zobaczę, jolo. Ktoś mnie tutaj wciągnie pod wodę. Patrzę przez palce. Kurwa, coś mnie zje. Tak, nienawidzę tego. Ja w pewnym sensie mam traumę, jak obejrzałem Ring jako dziecko. O kurwa. Don't run. A.
poczekaj. Czyli mam się obrócić i po prostu biec. Spoko. I to coś w stylu don't panic. I znaczy keep calm and run. Wracając, bo mówiłem, że mam tego nie tak jakby traumę po tym, po ringu. Nie jest taka prawdziwa, że nie wiem, że się boję, bo widzę dziewczynki i tak dalej, ale coś mam takiego, że nie wiem, nie lubię tego typu straszenia. Nie lubię też lalek. Mogę widzieć różne trupy, rozrywanie, nie wiem, na kawałki, duchy, zombie, wstające, ciekające flaki, wszystkie typu slashery, jakieś tam super coś, ale jeśli chodzi o... to chyba przestała gonić. Chyba tak. Ale jeśli widzę jakieś takie właśnie azjatyckie style straszenia, czyli tam właśnie dziewczynka z długimi włosami, lalki, taki strach, którego nie widać, to jest dla mnie mocniejsze, bo tego nie widzę. Spróbuj tam wejść, kurwa, zginę. Nie, Indiana Jones. To jest chyba fake. Właśnie. Mam już 16 minut, myślę, że wejdziemy gdzieś tam i zobaczymy. Kurwa, nie wiem, nie lubię, jak się takie coś dzieje. Trawa znika, o jest ognisko, fajnie, zginę. Nie lubię, jak się takie coś dzieje z ekranem. Bo nie wiem, co to oznacza. To, co jest najlepsze, to to, że tego miejsca nigdy nie widziałem. Chyba. Wcześniej. O, a co to jest to? O! Moi drodzy, to wchodzi w skład szkieletu osiowego. Coś syknęło. Chyba, w grze. Albo to mi zaszeleściła reklamówka i się wydygałem tego. No, albo mnie upiór nawiedził. Nie sądzę. Tak więc... co ja gadałem? Aha, że to chodzi w skład szkieletu osiowego. Mamy tu odcinek piersiowy, szyjny oraz... znaczy, no, żeby było po kolei. Szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Mogę tu... nie mogę. A mogę tu wskoczyć. Ha. O kurwa się. O ty śmieciu, weź się pierdol. Dobra. Zginęliśmy. W sumie pierwszy raz tak na serio z mojej winy, że ogarnąłem, co się dzieje. Mamy gdzieś 18 minut około czasu. I tyle. Myślę, że to był taki jednorazowy odcinek z tej gry. Może będą jakieś inne typy horrorkowate. Mówię, mam ochotę... lecz kolat to w sumie nie jest horror. Ale można by to podciągnąć. Może to podciągnę pod hororek i będzie to właśnie kolor w przyszłości. Albo nie. Zobaczymy. To wszystko na dziś. Dzięki za to, że oglądaliście. Hejos.